Tego jeszcze nikt nie wymyślił kursu nowej, a ja to wymyśliłem. Czego nie wiemy? Jaki będzie wynik? Ja wiem, ale będzie dobrze, zobaczcie. Wygraliśmy. Okej, panowie, króciutko, bo za chwilę mamy kolejne czynności. Zaczniemy dzisiaj rozmowę na temat Arabii Saudyjskiej. Ich ostatni mecz widzieliśmy wszyscy, ale też ja widziałem kilka wcześniejszych meczów, jeden z nich też na żywo. Mieliśmy trenerów, którzy jeździli, obserwowali ich na żywo. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to zwrócić uwagę Al Hilal, to jest aktualny mistrz. On teraz go krycha w tym roku zdetronizuje, bo są liderem, oni teraz ostatni mecz z wami zremisowali, tak? 1-1. W ostatnim meczu z Argentyną grało 8 zawodników w podstawowym składzie. To też dużo mówi, że dużo zachowań przeniesionych jest z klubu do reprezentacji. Pracują 1,5 miesiąca na zgrupowaniu przed mistrzostwami. Wcześniej ten trener już jest ponad 3 lata, chyba twój sąsiad, ponad 3 lata i widać pracę. Na co zwracają uwagę? Na ustawienie. Cały czas są maksymalnie blisko siebie ustawieni i przesuwają się całym blokiem. To są tylko niektóre elementy. Pokażemy wam jeszcze mecz z Argentyną. Tam trochę to inaczej wszystko wyglądało, bo to jest inne ciśnienie, inna otoczka, inne rozwiązania. Pokażemy, jak próbowała grać Argentyna, jak my będziemy chcieli zagrać. Ale żeby awansować, panowie, z grupy, a taki jest nasz cel, takie jest nasze marzenie, musimy strzelać bramki. To jest drużyna, która bardzo dobrze broni, ale też popełnia błędy. Mają dużo szczęścia, że nie tracą bramek, bo tak było z Argentyną, tak było też wcześniej ze Stanami. W każdym kolejnym meczu to szczęście troszeczkę im dopisywało, ale oni też na to szczęście mocno pracują. Dobrze bronią, są agresywni, ale to, że wysoko bronią, to ogranicza przeciwnikowi dużo innych możliwości, ale też daje dużo możliwości. Daje możliwość grania przestrzenią, daje możliwość wybiegania na wolne pole, ale też pamiętajcie, jak będziemy budować atak pozycyjny, to każdy kontakt z piłką jest ważny. Przyjęcie, podanie musi być idealne. Jeśli będziecie przyjmować dobrze, podawać dobrze, to oni będą biegać za piłką. Jak będą biegać za piłką, będą popełniać błędy. Trzeba wymienić kilkanaście podań do przodu, do tyłu, do boku, mówię w sensie do tyłu, do linii środkowej, obrońcy wysoko ustawieni, zmieniać kierunek ataku i dopiero wtedy się otworzy przestrzeń. Ale chyba wyłączone są, jak to ręką wywołały. Betty. Betty. Is that Tottenham, huh? Same as Tottenham. Ale mają krzesełka koloru Arabii, nie? Także pod nich są. Pod nich jest grany, nie? Meczyk. Dania tu grała. I Urugwaj, Korea. 2-0 tu było na razie. Uuu, to lepiej. Tutaj Urugwaj, Korea gra? A tak, wczoraj, no. Lat średni, no bo wczoraj grali mecz, nie? Wczoraj. No. Taki Krasnodar trochę. Krasnodar, nie? No. To tam te neony są dookoła jeszcze fajne, nie? Tam skład w ogóle wyświetlają, nie? W Krasnodarze na tak, tych neonach. Tak, tak, tak. Do meczu, to się przygotowujemy do meczu, dawaj tam. Idziemy zobaczyć, jakie chwycenia są? No tu grałeś lewe, nie? W tych klubowych już zasiata. Jak się teraz sobie przypomniałem, jak wchodziłem. Nie wiem, wygraliśmy. Wspomnienia dobre. A to zmieniło się coś tutaj, czy tak samo było? Nie, chyba wszystko. Nie pamiętam do końca, ale chyba wszystko tak samo. Tylko co, to był wtedy luty, nie? No to tam o żadnej klimie nie było mowy nawet, nie? A no właśnie, no nie, no w lutym to tam było tak 18 stopni. Ale widać te wywieszczyki stąd, dookoła, przy liniach. Znaczy. Widać, no tutaj też będą, nie wiem czy... Dookoła całego stadionu. Tak, tak, tak. Nie wiem na ile one są silne, bo wiesz, jakby są za ławkami, nie? Także... Ale na trybunach jest zimno podobno. No. Trzeba koc ubrać. Nie wiem czy tutaj nie ma właśnie tych nawiewów pod krzesełkami też, nie? Bo na niektórych stadionach ale są. Ale nie wiele osób pisało, że koce musiało się przykryć. Ta nie na którym stadionie, ale możliwe, że Jak widzisz, on jest wysoko, to od razu. W sensie, jak a nie, ale jak głowę masz do góry, nie, bo tego nie widzisz w takim sensie, że sobie zawsze pije z tyłu, ale obracasz jakby, się i ale nawet jakby bramkarz sam na 8 metrze i na głową, to jest gol. Najlepiej jak w sam środek, wtedy się najciężej biegnie do albo tyłu. Najlepiej jak takim rogalem. Lekim rogalem, że ty biegniesz tu, a nagle zostajesz tak, tam, nie? 26 stopni ma być. Od 14 już spada temperatura. Zależy na ile klima nastawia. A odczuwalna jest tutaj 21 nawet na tym stadionie, jak klima włączył. Teraz jest która? 12 jest? Teraz nie. 11:30. No to o 13 już masz połowę boiska w ścianie. Poprzeczkę, nie? No. Widać, że ćwiczone. Mówisz, masz. Ćwiczone. Tak zwane poprzeczka w strachu. Ła. To specjalnie dla syna naszego trenera. Lubi. Ła. Dla trenera Raduni Stężyca U15? Tak. Dobra, teraz ja jestem sędzią, oceniam nawet nie trafione. Kto ładniejszy? Ładniejszy lot. Noty daje. Młodszy ma pierwszeństwo. Dwa. 2 na 10. Ja też teraz będę.
panu! Chyba więcej niż dwa. 6,5. Ty, a ja mam nowy pomysł na rzut wolny. Dawaj. Tego jeszcze nikt nie wymyślił piłce nożnej, a ja to wymyśliłem. Wiesz? Patrz. Czekaj. Sorry, przepraszam. Patrz. Cinka z wolnego. W środek. A bramkarz poleciał w ciemno. Panowie, rozruch. Postaram się zrobić, że zamknęło się to wszystko o 50 minutach. Króciutka rozgrzewka, 15 minut dziennikarze wychodzą. My wtedy się przebierzemy za piłkarzy. Ubierzemy tylko szybko, pogramy sobie na utrzymanie, różne takie formy. Później pokażemy kilka rozwiązań, jeśli chodzi o jak chcemy atakować przestrzeń i tak dalej. I na koniec stały fragment gry i to będzie wszystko, ok? Nie można się początku piona, wiesz, nie możemy tego zepsuć, wiesz? Pytam Szczena, mówi, że nie widział kto, nie? Ale to było z tej strony i podejrzewałem to kurwa, bo nie tak wyrażę. Właśnie o to chodzi, pani, linia końcowa i podcierta na drugi słupek. Nie będziemy repetować żadnej zimy, ani lat. Tak mi było, jak wyróża przez otwarte wpadło okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem. To wszystko, o czym mówiliśmy wczoraj na temat naszego przeciwnika, dzisiaj podsumujemy. To jest klucz, od tego zaczynamy. Ustawianie najważniejsze. Jeśli atakujemy, tracimy piłkę, drugi raz doskakujemy, staramy się odebrać. Jeśli się to nie udało, bo krótko się wycofujemy na początek do linii środkowej, później cofamy się w zależności od tego, jak przeciwnik będzie miał piłkę łatwą czy trudną, będziemy skracać, wydłużać. Ta linia musi cały czas pracować. Dzisiaj Kiwiorek i Glikson, ta linia musi cały czas pracować. Od was będzie bardzo dużo zależało. Jeśli chodzi o sam skład. Istotne będzie tutaj dwójka naszych defensywnych. Będzie grał Bielon, będzie grał Krycha. Będziemy grali dwójką napastników. Zastanawiałem się do końca, kto do lewego najbardziej będzie pasował. Mówię, może Świder, może Arek, może Piona, kto w którym momencie. I tak wczoraj wieczorem jeszcze siadłem sobie, tak zaczynałem się zastanawiać i mówię, idealnym partnerem będzie za niego Mili. Patrzyłem na Arka, jak się zachowywał, dał dobrą zmianę. Dobrą zmianę dał Franek, który też będzie grał i całkiem dobrą zmianę grał, dał Bielon. Czyli ta trójeczka dzisiaj będzie grała od początku. To jest taka troszeczkę nagroda, ale też logika podpowiada nam, że Ary, ty dzisiaj grając razem z lewym musisz się wypróć. Jesteś tym zawodnikiem, który będzie grał, nie wiem, 60 minut, ale to musi być tempo. Musisz zmęczyć tych wszystkich Arabów biegających koło ciebie, musisz być wszędzie, musisz wychodzić na piłkę prostopadą, ale też fantastycznie się zastawiasz, jak chronisz piłkę. Jeśli Zielek ci poda piłkę, obróci się z tą piłką, będziesz grał te piłki prostopadłe na Franka, na Kasza, na lewego, będziemy mieli sytuację nie tylko stąd grając za plecy, ale też z tego środka nawzajem z lewym będziecie współpracować. Czego nie wiemy? Jaki będzie wynik? A ja wiem, to będzie dobrze, zobaczcie. Wszystko, dziękuję. Stop.
poszukać. Ja to powiem pozycję, żeby nie, że zaraz publiczne, bo oni wiedzą, że to gramy, żebyśmy nie byli tak schematyczni. To zaskoczy, jakby tutaj minęło, idealnie znajdziemy czas na to. Dzisiaj musimy wszystko robić z wiarą. Najpierw musimy uwierzyć siebie, później drużynę. Ale wszyscy razem, jak bronimy, to wierzymy. Jak atakujemy, to idziemy po to, żeby strzelić gola. Nie ma pół środku, się albo ma maks, albo nic. Każdy panowie, na ławce, na boisku. Jak jest fał na środku, stajemy przy piłce, to nie grali. Małe rzeczy, panowie, małe rzeczy zrobią różnicę. Możemy się nikt o Arabii Saudyjskiej próbę nie straszył. Jesteśmy na każdej pozycji lepsi. Wygramy ten mecz, to musimy robić swoje zadania, panowie. Wyjdźcie na boisko z dumą, we własnej umiejętności, z dumą, jak i kraj reprezentujemy. Z przekonaniem, panowie, że jesteśmy dobrym zespołem. Przekonanie, że każdy bardzo dobrze potrafi grać w piłkę. Wyjdźcie z otwartą głową, z gorącym sercem, panowie, wszystko będzie dobrze. O nic się nie macie, okej? Okay? Cieszcie się tą chwilą, ale ta radość musi się przełożyć na wysiłek. Trzeba włożyć odpowiedni wysiłek. Ci, którzy zaczynają, którzy są na ławce, którzy wejdą. Dzisiaj ważne będzie, jakie decyzje będziecie podejmować po przejściu przeciwnika. Jeśli te decyzje będą dobre, wykorzystamy cały potencjał tych, co grają, tych, co wchodzą i wszystko będzie okej. Okay. To jest olbrzymia szansa. W takich sytuacjach kończy się drużyna, jest tu fajny zespół, fajny kolekcie, to wszyscy widzą i my po prostu zyskujemy. Wyjdźmy na boisko, odegrajmy ten mecz, bo stać nas na to, to nie będzie nic niezwykłego, panowie. To będzie nasza zwykła robota, bo my jesteśmy lepszą drużyną, panowie. Nie możecie nawet przez sekundę zwątpić, niezależnie jak ten mecz się będzie upadał, okej? Okay? Wierzycie mi, że jesteście lepszą drużyną, czy nie? On 10 to liczył, pierwsze połowy 10, a my już graliśmy, jak to było 2-3 minuty, więc... Panowie, ten każdy f***a nie jest spokojny, nic lepiej nie mogło się nam przydarzyć, f***a, to jest jak strzelenie drugiej bramki. Teraz f***a taka siła jest nas, dawaj panowie. Panowie, jest dobrze, jest bardzo dobrze, bo odbiorze lepiej jest 1-1 niż panowie, lepiej jest 1-1. Oni się kupią. Panowie, uważajcie, bo ten trener ich teraz motywuje na te pierwsze minuty po drugiej, po przerwie. Więc bądźmy też tu na to przygotowani, że oni wyjdą mega skoncentrowani, mega będą chcieli jak najszybciej to zrobić. Każdy aut, poczekaj, spokojnie, śmieszmy się. Panowie, pojedynki w powietrzu, oni cały czas propadają. Także w rotaciu nie padają, wymuszają, czekają mnie na VAR, czerwoną kartkę, czy uwagę. Jedna rzecz, chłopaki. Bo oni ostatni mecz grali, pamiętacie, przykrywali do przerwy, tam punktu narobili w szatni, wyszli, tu mamy wszystkie tam dzisiaj. Bądźcie rozsądni, chłopcy. Zimna krew, okej? Okay? Zimna krew, ale dalej konsekwencja. Jedna rzecz, mówię, dalej koncentracja, okej? Okay? Dalej, 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 dalej! Było wiele pięknych akcji, ale też pokazaliśmy to, co będzie DNA tej drużyny, czyli raczej z poświęceniem. Jak trzeba się bronić całym zespołem, to żaden wstyd. Najlepszy zespół na świecie tak robią. Mamy nas los w naszych rękach, tak? My gramy o awans, tak? Taki jest nasz cel. Koncentracja, chłopcy, jutro, relaks, odpocznijcie od piłki, odpocznijcie od siebie. Nic lepszego nie można było sobie wymarzyć, żeby zagrać z Argentyną o coś. To nie jest mecz pożegnalny dla nas turnieju, tylko meczu, to żebyśmy grali dalej na tym turnieju. Także chłopcy, nic lepszego nie mogliście sobie sprawić na tutaj prezentu i naszym wszystkim kibicom, rodzinom i wszystkim, którzy nas kibicowali. Było tak zwane reakcja udana. Nie mam mięśni, to nigdy sobie nie naciągnąłem, ale... A jutro będzie tak jak we Francji.
Na wózku. 3 tygodnie będzie leczył. Tak, a to co ja myślałem, że to puściło, to było zerwanie, tak? Zwykłe zbicie. Siema. Będziemy tu jeszcze 20 days.